Apel do kierowców, szczególnie do was, tirowcy. To, że jeździcie większym autem, nie znaczy, że jesteście kurczę pieczone, nieśmiertelni i nie poniesiecie konsekwencji za swoje czyny. Nie mówię tutaj o konsekwencjach prawnych, bo traficie kiedyś na osobę, której na przykład rozwalicie auto, nie daj Boże, będzie jakiś trwały szczerbek na zdrowiu i naprawdę. Są ludzie, którzy mogą wam zrobić krzywdę w inny sposób, nie tylko drogą prawdą, więc miejcie to na uwadze. Nie mówię oczywiście o mnie, no bo ja żadnym gangsterem nie jestem i ja bym nigdy nawet muszki nie skrzywił w swoim życiu. Ale są smutni panowie. Powiem wam, miałem dzisiaj taką sytuację, że musiałem tam pewną trasę zrobić. Jadę sobie spokojnie, zjeżdżam z góry na takiej drodze troszeczkę szybciej, co tam można jechać 80-90, tak mi się wydaje, bo tam chyba nie było znaku, więc uznajmy, że jedziemy 90 i jeżdżam, zjadę, zjeżdżam z góry, tak? I na wprost jadą samochody, po prostu są dwa pasy i jedzie ktoś wolniej. Ja to widzę już z góry, że ktoś jedzie wolniej. Jedno auto, drugie auto, trzecie auto zaczyna wyprzedzać. Nic. Nic złego się nie dzieje, bo byli daleko, i nagle za nich wyłania się pan tirowiec. Podkreślam, że ja zjeżdżam z góry, a on musiał wjeżdżać pod górę, dosyć stromą. I co pan tirowiec? Zaczyna wyprzedzać. Powiem wam szczerze, że dawno nie zrobiło mi się tak ciepło, bo wyhamowałem do 5 km na godzinę z 90 i pan ledwo, ale to naprawdę ledwo. Schował się w ostatniej chwili, żeby nie rozpierdolić mnie, siebie i auta z tyłu. I oczywiście nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo są kulturalni tirowcy, ale większość, no niestety nie jest taka tak. I naprawdę, ludzie, tirowcy w szczególności, to, że macie większe auto, nie czyni was nieśmiertelnym i kurwa, pomyślcie nie o sobie, ale o innych, o tych mniejszych samochodach, i używajcie naprawdę mózgu Z tą myślą przewodnią Zostałem was I słyszymy się już jutro Siemanko